Golgota wschodu, czyli Golgota słońca, Golgota poranka, czyli Golgota życia, Golgota rozwoju, bo w słońcu, jeszcze jak jest woda, wszystko dopiero rośnie, dopiero się rozwija, nabiera wyglądu, kolorów, staje się coraz piękniejsze, coraz bardziej odżywcze, coraz bardziej cieszące nasze oczy. Golgota. Golgota to właśnie coś, co nas wprowadza, wprowadza w tamtą tajemnicę i pozwala nam przenieść doświadczenie Jonasza do życia każdej dziewczyny, każdego chłopca, do życia każdego nas. Golgota to właśnie to, co się tam dokonało, pomaga nam, żebyśmy nie poddawali się, żebyśmy się nie zniechęcali, żebyśmy nie marnowali czasu, ale z ufnością i z nadzieją starali się budować to nasze miasto. A jakie to tworzywo potrzebne, słyszeliśmy dzisiaj. Przepiękne pierwsze czytanie, czytanie o mądrości. To czytanie w pierwszym rzędzie odnosi się do Boga samego. Bóg jest samą mądrością, a jednak Kościół je także stosuje w nawiązaniu do życia Matki Najświętszej. A pośrednio przez Matkę Najświętszą jak gdyby podpowiada, że my wszyscy możemy z tej mądrości korzystać i z nią się utożsamiać. Bo mądrość to przecież ten szczególny dar, dzięki któremu postrzegamy rzeczywistość, to co nas otacza, dzięki któremu możemy my lepiej rozpoznawać się w świecie, odróżniać dobro od zła, w porę reagować na każde zagrożenie. Mądrość to właśnie także ten szczególny dar, który wiąże się z darem rozumu. Otrzymaliśmy to od Pana Boga, abyśmy budowali to nasze miasto, nasze osobiste, związane z naszym charakterem, z naszymi postawami, z naszym człowieczeństwem. Święty Paweł w drugim dzisiejszym czytaniu przypominał nam obecność Jezusa Chrystusa przez Jego mękę i cierpienie w naszym życiu. To, że to właśnie Chrystus dokonuje odkupienia, uwalnia nas od zniewolenia, pozostaje z nami tu na ziemi, żebyśmy nie poddawali się takiemu czynnemu zawłaszczeniu. To jest bardzo dużo różnych tendencji, różnych ideologii. Jest bardzo dużo niestety naszych sióstr i braci, którzy chcieliby zawłaszczyć innym człowiekiem, jego myśleniem, jego podejściem do życia, jego pracą także, jego wysiłkiem, jego poświęceniem. Chrystus przyszedł, aby nam dodać sił, żeby nas umacniać. I wreszcie mamy to przepiękne spotkanie z Matką Najświętszą. Matka Najświętsza wręcza każdej i każdemu z nas i tak wszystkim pokoleniom ten szczególny klucz, który prowadzi do tego niezwyciężonego miasta, do tego grodu, do tego kasztelu, prowadzi do naszych serc i do naszych umysłów. Kana Galilejska to środowisko, to właśnie wschód, bo małżeństwo dopiero się rodzi, powstaje rodzina, to słońce, to poranek. Ten poranek może być zakłócony takim bardzo prostym wydarzeniem. Mogłoby czegoś zabraknąć, ale to na pewno nie sprzyjałoby tym młodym ludziom w pogodnym kontynuowaniu swojej radości. I tutaj Pan Bóg okazuje wielkość, nawet w takiej pozornie drobnej sprawie, ale że dotyczy człowieka, nawet dotyczy młodego człowieka,
dotyczy jego poranku, jakiegoś początku, Pan Jezus zgodzi się na to. A Matka Najświętsza mówi, co trzeba robić, żeby skorzystać z tego daru. Czyńcie, cokolwiek wam powie. To jest ten klucz. Czyńcie, cokolwiek wam powie Pan Jezus. Chcecie zbudować to miasto we własnym sercu i umyśle. Chcecie ukształtować solidny charakter. Chcecie cieszyć się własną postawą życiową, ludzką. Chcecie być dumni z własnego człowieczeństwa. Czyńcie, co Chrystus wam powie. Bo dzięki temu będziemy w stanie zrozumieć miłosierdzie Boże. Bo dzięki temu będziemy potrafili być blisko krzyża. Bo dzięki temu te dary, które stamtąd płyną, będą przynosiły owoce. Bo dzięki temu będziemy dobrymi użytkownikami naszego życia i tych dwóch wyjątkowych darów, które tylko człowiek otrzymał ze wszystkich stworzeń, jakie poruszają się po ziemi. Z daru rozumu i z daru wolności. Bardzo ważne, żebyśmy o tym pamiętali. Jeżeli nie będziemy o tych darach pamiętali, bramy do naszego grodu nie będą strzeżone. Wrogowie będą się łatwo mogli zakraść. Różnego rodzaju pozorne atrakcje będą w stanie zawłaszczyć naszym umysłem. Dlatego to są te dwa strażniki, bardzo istotne. To są te dwie straże, rozum i wolność. Nie mogą być rozbite. One muszą występować razem. Kiedy by się wolność pojawiła, a nie było rozumu, jakże łatwo ją zmarnować, jakże łatwo dać się skusić. Ileż to różnego rodzaju takich czy innych sugestii. Gdzieś tam przestrzeń zamglona, niedokładnie wszystko widać. Człowiek młody, zwłaszcza niecierpliwy, nie liczy do trzech, decyduje się natychmiast i powstaje wtedy dramat. Trzeba, żeby wolność zawsze z rozumem były obok siebie, postępowały, bo rozum będzie podpowiadał, jak do tego podejść. Bo rozum będzie nam ułatwiał rozmowę z Panem Bogiem, tą naszą duchową modlitwę, więź z Jezusem Chrystusem. Bo rozum nam będzie ułatwiał także umacnianie tych wałów przed jakimkolwiek nieszczęściem, przed jakimkolwiek zagrożeniem. One nie są po to, żebyśmy się bronili przed innymi. One nie są po to, żeby nas odgradzały. One są po to, żebyśmy tworzyli kanę wszędzie bezpieczną dla wszystkich, żeby ani dzikie bestie, ani źli ludzie, ani inne nieszczęścia nie miały dostępu. Bo to nie jest, co my tworzymy, co my budujemy, w co się staramy też tak samo wkorzeniać. To właśnie wypływa z tej tajemnicy, jaką przeżył Jonasz, tej otwartości na innego człowieka, na potrzeby tych, którzy mogą czuć się zagrożeni. To dla nas jest jakąś szansą, jakąś perspektywą. Dlatego dzisiaj, kiedy przeżywamy tę piękną taką symbolikę, nawiązujemy do tego wielkiego, niezwyciężonego miasta. Nie w kategoriach obronnych do tego podchodzimy, ale przede wszystkim w kategorii rozwoju. Rozwoju własnej osobowości, własnego człowieczeństwa. W kategorii także otwartości, bezpieczeństwa, które chcemy ofiarować dla innych. A to, że każda dziewczyna i każdy chłopiec mogą ofiarować wiele, przekonujecie się sami. Nieraz wystarczy wasze słowo, roztropna podpowiedź, wystarczy wasz gest modlitewny, potrafi to przekonać.
ileż to dziewcząt, ileż to chłopców. Przypatrując się koleżance czy koledze, umacniało się właśnie w tym budowaniu tego niezwyciężonego własnego miasta. Po to, żeby ono było gościnne, żeby było dostępne, żeby było bezpieczne, tak jak jest tutaj dla nas przykładem i wzorem Kana. Dzisiaj zawierzamy to wszystko Matce Najświętszej. To oni, poeci nasi, mówili, że jest tym miastem położonym także na górze, bo nie tylko, że jest bezpiecznym, że nie tylko daje przestrzeń niezbędną, potrzebną do życia i do rozwoju, ale także jeszcze jest widoczne, jeszcze daje światło, jeszcze z daleka wskazuje kierunek Matka Najświętsza. 20 wieków. Człowiek, jak każdy i każdy z nas, chciałby się powiedzieć tylko człowiek, a my chcemy powiedzieć aż człowiek. To tylko człowiek może coś takiego przeżywać, bo tylko człowiek może coś budować, bo tylko człowiek może rozwijać się, bo tylko człowiek może żyć w wiecznym szczęściu. I to jest właśnie wasza perspektywa. Amen.